Já vás vítám u dalšího dílu Náhru za Kineč 3. Teď už se nacházíme zase tady na tomto místě a všiml jsem si, že tady ten týpek furt na nás tady volá, že má pro nás nějakou práci a my jsme vždycky kolem něho jenom tak prošli a dělali jsme si svoje věci a tak mohli bychom si ten úkol nabrat, co je to vlastně za úkol a td., aby jsme mohli si taky něco udělat, nějaký z těch vedlejších úkolů. Słuchaj, Wiedźminie, mamy tu problem z Muire Diable, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń, był na łodzi, na którą Muire Diable napadły. Jest też Tove, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Porozmawiajmy wpierw o nagrodzie. Coś za skromne, jak na mój gust. Tak, si navýšíme asi nějakou částku. Nevěděl jsem, že to je zaklinecká zakázka. Tak, kdybychom to dali na nějakých 280? Drogo. Ale może warto. Niech będzie. Zapłacę ile mówisz. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim. Masz moje słowo. Tak, okej. Ta, promluw się ze świadkami, także tady ten. Ruryk, tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadły utopce. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifu w Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila! Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby zgnilizna, tylko gorzej. Wtedy Muire Diable wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. Okej. Okay. Tak, a jeszcze z nikim si mamy promówić. Jeszcze niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. Czeka to tajta. Ty jesteś Tove? Powiedziano mi, że twojego męża zabiły utopce. Wtedy dobrze ci powiedziano. Wpierw morze zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z połowu. Mąż co wieczór chodził na klify Kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Muire Diable. Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Tak. To je dokonce taky máme nějaký asi vedlejšák. Ten bychom tady mohli taky vzít, protože je to tady v přístavu. A ten přístav už chci mít tak nějak jako z krku, protože budeme muset asi do nový lokace. A to právě na Kaer Morhen. Ale nejdřív budeme muset do toho Vranohradu si tam vyzvednout tu Umu, nebo jak se to jmenuje, ten nejošklivější člověk světa. Počkat, tady něco je, ale co to je? Aha. Já chci jenom tohle. A já zase jdu.
Doufám, že to nebyl nějaký vedlejšak. Tak, já bych to rád to místo prozkoumal, ale jo, ono se tam jede tudy, okej. Tak, tady jsou ty svině. Tak, tady vidím další oběť. Ten smrůd, to na pevnou topce. Rychle, že musí být totiž blízko. Tak, pojďte. No, tady to už jsou silnější potvory, no, je to level 18. Tak, a někde by tady mohli mít hnízdo. Tak, tady to vypadá, že budeme muset tady nějak se orientovat podle toho smradu. Tam je budeme muset asi dolů, jo? Aha, tak okej, tak si vezmeme nějaký lektvar. Elixír teda. A který máme pod tu vodu? Tak, tady to ne. A úplně nevím, jak se to jmenuje, máme tady docela těch elixíru dost. Tak, tady ten odvary to nebudou. Tady to je ono, kosatka. Takže spotřebovat. Tak a měli bychom mít docela... nabitý. Tak, já nevím, ale jestli... opravdu mám jít tam za nima, nebo ne? Já nejsem si teďkon jistý, sakra. Prohledej doupě. Aha, tak to nejsou to pivce, já jsem myslel, že máme jít dolů. Věřím, že možná tady bude nějaká jeskyně, nebude? Zkusíme tady nahoru to vylézt. Nějaká truhla. Kravy, musí být blízko łowiska, o kterém mluvil Rudy. To na pewno utopce. Ich leży musi być gdzieś blisko. No to je, řekl bych, že to bude tamhle. Ale tady prohledej doupě to pivců a to mě vede sem. To by mě zajímalo, kde oni mají doupě. Že mě to vede tady tím směrem vlastně. No. Tak asi půjdeme nejdřív tam. Tady já nebudu lítat sem a tam, když vím, že asi tam u té lodi bude to místo, kam máme opravdu jít. Tak se nějak sklouzneme, a my si rozbijeme držku. Tak. Ajajaj. No a tam je co na té druhé straně? Tam je nějaká loď a taky topivci. Tak se sem vrátíme do té jeskyně, protože to určitě tady bude. Ty krása, tady jich je. A tady už jsme byli, ne? Co je to za část mapy? Jaj, tady jsme... No, to je to místo, kde jsme se úplně poprvé dostali na Skellige. Takže na to teď kašleme, protože to tam bude furt. No a jdeme teda dělat ten úkol, pro který jsme opravdu sem přišli. A myslel jsem, že tam bude něco, co bychom mohli prozkoumat, co jsme ještě neviděli a ono ne. Slámy padlina. Tak, tady mrtvola, tady nic.
granica. Ślady pazurów, długich i szerokich. No, jest asi někdo bránil. Kráso. Půjdeme sem dozadu. Já si nejsem jistý, jestli máme jít teďkon tudy, anebo tam tudy. Aha, kolejné utopce. Ty kráso, vás tady je. Tak, to bychom měli. Leży potwora, ale chyba nie utopca. Sińce na szyi i zmiażdżona krtań. Został uduszony. Ta, wypada to, że opravdu se máme dostat tam na tu druhou stranu, takže se vrátíme. A koukneme se, co je vlastně tady tím směrem. Tady jsou sice nějaký stopy, ale tak dá tepla trošku rychleji. Už totiž nemáme ten. Já, to je asi východ, že jo? Aha, to je asi východ určitě. Tak nic, tak jdeme zase zpátky. Sakra, jsem myslel, že tady něco bude, ještě nějaký takový ty neprozkoumaný věcičky. Ostatně, jak to tak často bejvá, tak já jsem takovej, který se snaží opravdu všechno důkladně projít a aby jsme právě na nějaký vzácný věci hlavně narazili. Hlavně potom do budoucna i použili. Nebo případně i prodali a teda. Tak zase si vezmeme louč, to máme to trošku osvětlené. Právě neušlené, schované na później. Utopce tak nerobí. To ještě teď konce nejedná o topivce. Sínce na šyji zmiaždona krtáň. To už si říkal. Sínce na šyji zmiaždona krtáň. Zostawu kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny, można rzec. Ten smród, ślady na ciałach. To musi być leże baby wodnej. Ale mają czuły węch. Nie wróci, póki tu jestem. Chociaż, skoro toleruję utopce, może wystarczy zrobić wyciąg z iglu czołu, żeby zamaskować mój zapach. Ty krasa, zjaś randu. Przypraw lekwar pomocy topiwczych feromonu. A skryj si jeho pomocí svůj pach. Aha. Ta počkat. Inventář. Jako jste si jistý, že opravdu máme něco takového dělat? Ta počkat. Elixíry. Já nevím, jestli to bude tady, nebo... Jo, je to tady. Docela jednoduchý na výrobu. To je rovnou nějaký odvar. Adrenalinové body se vytváří rychleji než obvykle a to už doplňuje zase. Aha. Tak a je to všechno zatím. Tady ještě je nějaká jedna věc na výrobu. Tak a je to vše. A my to rovnou použijeme. Powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szarpami. Sakra.
to tady dobereme. Utopenec, jo. Tak. Sakra. Možná si vezmu i jeden ten lektvar na... jak se jmenuje, kočku. Aby jsme lépe viděli. Hotovo. Tak, co tady z ní všechno máme? Dokonce i jitřenku, meč, vodničí mutagen, trofej z vodnice. Tak, máme i hlavu jako trofej, zároveň i jako důkaz. No a teď se prostě vrátíme, no. Počkej, jakým směrem to bylo, ale... Teď si nepamatuju. Asi tudy. Aha. Tak, teď to budeme mít chvilku takový černobílý. Sakra. A teď se vrátíme na tamto místo, kde jsme vlastně začínali na Skellige. Já je chci tady všechny tak nějak jako obejít, jo? Já tady nechci tak nějak vyvádět. Asi potřebuji na mapu, kde je nejbližší značka, ono je až tady. Tak, vypadni, vypadni. Tak, Geralte, dělej. Ty vole, další vodnice. Porovnou jsme si teďkon zabili, ale... Pojď, projdeme se. Tak, a jaký úkol si dáme teď? Teďkonce určitě vyzvedneme odměnu. A já to mám tak trošku naplánovaný tady schválně. Robota vykonaná. A o to domů. Na co mi głowa diab... Co to jest u diabła? Baba wodna. Stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydatw znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Masz, twoja nagroda. Należy się. No tak, teďką by mnie zajmalo. Twoja obmiana zasłuży się z okiem się zasłużono. Zasloužím víc. No nevím, jestli to je takový rejpání, abychom ho nenasrali. Díky, bývaj. Tak, máme rovnou to. Další level. Tak, investujeme to tady do Igni. A kouknu se teďkon, co jsme měli v plánu za úkol. Vím, že jsem se o tom nezmínil, ale tam mám ještě zaklínacké zakázky, tak co jsem to chtěl? Zaklínacké zakázky, tady asi nic zatím. To je takový vyšší level všechno, ale z těch vedlejšáků tady máme nejmenší snad tohleto. 21.
A potom jsou tady bez čísla a to jsou ty dostihy, takže mě napadlo, že bychom si mohli vzít nějaký dostihy. A koukneme se ale na tady to nejdřív. Tak pojedeme co nejblíž. Tam máme zase tmu, to jo, to je hrozný. To tady jsme si to ještě nevybrali. To je dokonce nějaký bůh ví co, jako. Ale tak teďkon to dělat nebudeme, protože vůbec nevím, jaký tady to je úkol. Jo, tady jakože prozkoumat a určitě by se nám tady něco spustilo nechtěně, nějaký vedlejšák nebo tak něco, takže si tady vezmeme jenom loot a pojedeme zase dál. Tak, máme teďkon prozkoumat teda polámaný vůz. Samozřejmě kde jinde by bylo než u cesty. Tak, vy mě tady štvete, takže... Na vás tady udělám takhle levaso. Tak, tady máme ten vůz. Tam je nějaký svinstva. Krev mě zdążyła ještě okrzepnąć. To byla nierówna walka. Nie miał żadnych szans. Okej. Tak, tady nějaká stopa. A tu se hned podíváme. Trop jest świeży. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. A tak, nie musisz to opakować. Ale media. Ten co nas asi boi, nie? Że jde od nas pryč. Tady jsou gulové, hele, mese. A vůbec si nás nevšímaj. A oni tady papkaj. A jeden se tady seknul snad, nebo co? Krev nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. No tak, ja chcę tutaj wziąć tutaj te ostatki, ja jako nie chcę, abyś tutaj mlel. Jeszcze jedna ofiara. Daj dopis. Můj nejdražší synu, osud nám v poslední době nepřeje, loď Singina na manžela na své poslední plavbě v pouři, že to skotala Bjorn. A proto jsme teďkon dělali zrovna úkol. Bjorn přežil, díky bohu. A než jeho kapitán postaví loď novou, bude to trvat týdny a život zatím musí jít dál. Na stavbu ho nevzali, takže nic nevydělává. Právě jíme naše zásoby na zimu a já se bojím pomyslet, co budeme dělat, až dojdou. Blablabla, musím to jít, musím to OK. Tak, doruž dopis, aha. Doruž dopis kováři. Tak, a to je jako všechno. A tady Necker. Tak s ním to jenom tady. To jsou svině, oni strašně takhle utíkají. Tak, ale mají ty mutageny, což jako my jich máme teď poměrně dost. No tak klepno, jeď, jedeme. Pryč hlavně. Tak a půjdeme tady rychle k té značce. Sakra. No tak schovej to meč. Schovej ho.
Tak, to je fajn, ale že jdeme za tím kovářem, protože rovnou tady prodáme věci, které jsem si nabral v truhle a... A sakra, oni tady nejsou, takže tady budeme muset trochu meditovat. Nevím, do kolika dáme do 10, protože ten kovář vždycky přichází pozdějiš, než bychom chtěli. Přetopíš to ostře i vykuješ na novo. Měč, maťo. To je on. A věc vrčí? Tak, tady to si potom dáme teda do truhly, nebo jakože ono tady je na prodej 141, což je docela hodně málo. Tak, ale prodáme tady ty všechny věci. A to je zatím vše. Možná se koukneme, jestli nepotřebujeme něco opravit. Sice za málo peněz, ale... Bývaj. Aspoň to máme všechno OK. Měč chceš vyklepat? Řeši to už. No tak já chci s tebou mluvit, ale... Mám ti doručit dopis. Ty vole, doručit. Dopis kováři a on se s náma nechce bavit tady ten, takže dáme si ještě meditačku do 11. Ty kráso. Co tady... Interesuje tě broň? Tutaj každá štuka má svoju historii. Chyba mám coś, co powinno trafić do ciebie. List od matki? Pisze, że siostra miała go przywieźć. Skąd go masz? Natknąłem się w lesie na ciała ludzi zabitych przez potwory. Znalazłem list przy jednej z martwych kobiet. Singa nie żyje. Tyle razy mówiłem jej i matce, żeby się przeprowadziły do mnie, zamiast siedzieć na Faroe. Muszę wysłać kogoś po jej ciało. Przykro mi. Dzięki, że mnie powiadomiłeś. Inny by się nie pofatygował. Proszę, weź to. A já jsem nečekal, že i něco dostaneme. 20 korun, a takže to je jako kdybychom nic nedostali. Tak, to bychom měli. Teď se podíváme na úkoly, na ty dostihy, vedlejšáky. Tak, Kurt Road. Počkat, tak to je přímo tady. Tady máme Kurt Road, ale ono je to až někde, kde, Bůh ví kde. Sakra. Tak a dostaneme nějaký super vybavení pro koně. Pierwszy obcy, który chce się ścigać w wyścigach śmiałków. Tu też pojedziesz? Bo miejsce się znajdzie. Pojadę, może nawet wygram. Jeśli nie tylko w gębie jesteś mocny, ale i w siodle, kto wie? Ludzie, nadstawcie ucha! Wyścig zaraz się zacznie! Ku chwale Wielkiej Matki pojadą Szybki Oswald, Swan Samotnik i Geralt z Rivi! Tak teď jim ukážeme, jak se správně jezdí závody. Teda ale mohli bychom trošku věc i dřív. Trzymaj se ode mě z daleka, přibuendo! A nenadávej, vole, stejně tě smrsknu tady na tom závodě. A teďko nevím, oni snad můžou používat i meč, nebo já nejsem si jako jistý. Vypadni. A musím sledovat i tu minimapu. Tam je zrovna i mapa, kudy se zrovna dáme, jaká zatáčka. Ono je to docela blbý na těch křižovatkách právě. Tak, tady trošku zasekneme. A my už jsme v cíli. Stalo se, jak mówiłeś. Wygrałeś. Twoja jest sława i nagroda.
jsme vůbec dostali? 80 korun a zarykánské klapky, jak se na ně podíváme. Tak, to jsou tady ty. Tak, ty jsou úplně na tom stejném, co máme my. Máme taky klapky vlastně na oči pro klapnu. A jsou úplně na stejný ty, stejný kvalitě. Tak, teď tady máme další dostih, ten je tady. Já ty dostihy asi udělám všechny, protože bychom měli nějaké vybavení pro klapnu. Doufám, že i lepší než, než to, co momentálně máme, takže se musíme asi nechat překvapit. Tak. Hej, Vědmíně, mám dla ciebie propozycję. A vím, ty máš taky pro mě dlouho nějakou to. Tady snad tady v té vesnici je i snad drak a já nevím co všechno. Nebo to nebylo tady? Tak tady na cestě bychom měli snad narazit i na nějaký otázník. Tak mě zajímalo, co to bude. Věřím, že to bude tady to něco. A co to je? Jaj. Člověk nesnází, tak jo. Je krása, ale pěkně je dáváme. Stačí dvě rány a je po nich. Tak, kde je ještě ten lučišník? Tak. A hotovo. No, ten Gwen plní krásnou práci. Niech ci bogowie błogosławią, Wiedźminie. A ode mnie dostaniesz skromny podarek. Tylko zajdź do mnie do domu, tu niedaleko. Kam se mám stavit, že to není daleko. Já ještě musím rychle za ním. No počkej, tady v boudě. Tak to jo. No tak davaj. Dziękuję za ratunek. Dzięki tobie mogłem wrócić do mojej rodziny. Pokaż mi swoje towary. To bylo všechno, jenom mi poděkuje, to je všechno. Aha. Bývaj. Tak to jsem čekal, že jako opravdu něco mi dá, nebo tak. A ono hovno. To jsou svině ty lidi. Tak, nebudeme se zdržovat, závod už je tady. Dobře, že jesteś, brakuje nám ještě tylko jednego jeźdźca, żeby zacząć wyścig. Piszesz się? Pewnie, že się pisze. To dosiadaj konia. Ludzie, máme třetího, obok łysego Zige. A přeskočím tady ty jména. Tak, jeď co nejrychleji, a tady je zrovna nějaká svině. Na tyle tě stáč, šepčej nepotravíš. A ty bys se ještě divil, ty vole, jak já dokážu rychle jezdit. Doufám, že to před cílem nějak neposeru. Si to nabijeme, tu výdrž koně. A zase to teď hned to. Je zase ty před cílem.
To vždycky neodhadnu. Słuchajcie ludzie, wygrał Geralt z Rivii! Okryłeś się honorem, Wiedźminie, i zdobyłeś piękną nagrodę. Tak, co jsme dostali teď? 50 korun a... jezdecké sedlo. Už je lepší než to, co máme. 60, my máme 75. Tyjo, běžte do prdele. Tak, tady je co? Ukrytý poklad. Úkoly. Tak a máme tady ještě dva dostihy poslední. Tak máme tady poblíž nějakou značku. Možná tamhle ve vesnici bude. Jo, je až tady. Tak a kterým směrem? Jo, ono to je tady poblíž, tady ty značky. Jo, ty závody jsou docela fajn, jako vyděláte si, dostanete za kněžské vybavení, že jo, nemusíte ani kupovat. Jestli se vám nechce teda, sice to koupený mám jakože lepší, ale... když budete ty dostihy dělat jakože dřív než já, tak byste mohli mít celkem i dobrý vybavení. Słyszałem, že Svana dopuściła cię do gonitwy, ale czy starczy ci odwagi, żeby wziąć w niej udział? Możemy zaczynać. Słuchajcie ludzie! Ta předposlední závod. Krása, ty mě trošku znervozňuješ, jak jsi první. A už nejsi. Jedíš jak baba! Aha. Nedám ti vyhrát, Przybłędo! Nedám ti vyhrát, Przybłędo! A přitom já jsem první. Wygrał Geralt z Rivii, Wiedźmin! Za taki wyczyn należy się nagroda! Masz! Niech ci przypomina o twojej chwale! No. Nikt się nie spodziewał, że obcy wygra we wszystkich trzech wyścigach. Przed tobą już tylko jedna gonitwa, najważniejsza. Na Hildarsfjall. Tam staniesz naprzeciw prawdziwego mistrza. Tak, to se neboj. To je zase 50 korun a... zarykánské sedlové brašny. Tak, ty jsou na tom jak? Tak, ty jsou stejně jako ty, co momentálně máme. Takže si nemyslím, že bychom něco v tady těch závodech na Skellige dostali. Tak a nějakou značku poblíž, ta je tady. Tak už to skoro budeme mít a potom se teda dáme do toho Vranohradu. Tam si vyzvedneme odměnu. Za toho Gryfa, kterýho jsme zabili vlastně nějak pár částí zpátky a dostali jsme mistrovský zaklinecký vybavení. Nebylo to žádný školy něco a něco, ale bylo to čistě jenom takový jako od těch mistrů zbrojíře a kováře.
Szczerze mówiąc, nie myślałam, że wygrasz choć w jednym wyścigu, a tymczasem zwyciężyłeś we trzech i zdobyłeś prawo do udziału w wielkim biegu. Ale czy jesteś na to gotowy? Jestem. Możemy zaczynać. Uważaj. To wielki honor, ale i niebezpieczeństwo. Pora zacząć wielki bieg, w którym ku chwale Freyi zmierzą się Geralt z Rivi i zwycięzca z zeszłego roku, Astrid zwana Żmiją. A to porazíme. Doufám. Trzymaj się ode mnie z daleka, Przybłędo! Tak, a teďko nemluvím, protože je tady ten dostih docela důležitý. A já nechci právě udělat takovýhle chyby, který právě jsem teď udělal, sakra. Tak. To koniec wyścigów śmiałków. Geralt z Rivi wyprzedził Astrid Żmiję. Biały wilk okazał się czarnym koniem. Piękny wyścig. Bogini musi być zadowolona. A i ty powinieneś się ucieszyć z nagrody. Nie brzydka, muszę powiedzieć. Nie wiem, co się będzie działo za rok, ale spróbuję przyjechać. Ta, dostaliśmy jakieś nowe sedlo. To by mnie zajmowało, jestli je nějak lepší nebo ne. 80, ale dokonce je lepší. Konečně máme nějaký lepší vybavení, než to, co jsme si opravdu koupili. Se koukneme teda, jak to vypadá. Ale jo. To je ten pytlíček tady s tou krví, sakra, tam máme tu. Co jsme to zabíjeli vůbec teďko naposledy. Se musím kouknout. Trofej, ale počkat, to bude ta trofej z vodnice. Tam, my si tam dáme olejnou trofej. Tak, já myslím tam tady to, protože to je bonusová zkušenost za příšery. A příšery zabijíme docela dost často, takže ať z toho máme lepší ty bonusy. No. A teďkon se teda vydáme kousek, jak máme času, ještě nějak máme nějaký čas. Tak a takže to bychom měli tady to. Jenom to ještě také jako projdu. Jestli opravdu se můžeme vydat na jinou tu mapu. No, doufám, že to ještě tady bude. Počkat, takže rovnou si tady já tady označím na. To je ty zakázky, tedy Griff, tady to. Tak, vyzvedneme si odměnu. Co, ono se to nachází na tom stejném místě, OK. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Tak, klapna dokonce se tady rovnou taky s náma objevila. Tak a já přemýšlím, kde ale u koho si
Máme vyzvenou tu zakázku, protože už si nespomínám, u koho jsme ji nabírali. Já si myslím, že jsme jenom vzali ten úkol z té nástěnky a už se nám to aktivovalo. Takže by tady u někoho... Co jest, koleżko? Blady jesteś jak gówno owsiane. Chyba tak u koho? Ta nikdo není. Panie, tady mi to píše poblíž, ale ani hovno. Tady to není on? Kdo je? Chceš obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. No jednak, co wiedźmin, to wiedźmin. Masz, uczciwa płaca za uczciwą pracę. Tarafa mi się to było nieco aspoň wielkiego. 25 korun. Běžte doprčit. Stopařské kalhoty, co dál? To asi však všechno. Tak. A teď se vydáme teda... Řekni baronovu seržantovi, že si chceš umu odvést. OK. Rovnou se tady zastavíme v truhličce. Dáme si tam toto, toto, toto a toto. Tak, hotovo. Tady ten seržant. A co pak to tady máme? Baronovy poznámky. Aha, tak zrovna tady máme ještě něco do Gwintu. No a to je všechno tady, odsaď tady v místnosti už nic, tady jsme to už kdysi dávno už všechno vybrali. Mám sprawę. No. Přichodzę zabrać umy. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Tak jo, tak to jsme si vysloužili pěkné povolení teda. Zabieram Żydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żapi, nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. Cześć, mały. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermora. No, chodź. Oh, my God.
co do? Dość już wybuchów. Jedziemy. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Jak wasza wysokość sobie życzy? Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę? Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj. Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem. Ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego watażki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy. I kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Vafeil Elain Kedmil Folii. Gledivdorn Eptenate. Bundro Itne Iachus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała.
Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. Niech tak będzie. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem, a... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji. I w sali, która ma mniej uszu. No dobrze. To jak możemy odczynić kąt Feumy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Jadę. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków, do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Widłogony pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. Cię tu nie było. Za długo. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon, to spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech on się przyjrze. Liczne deformacje oczu, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... A już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubakowałeś? Co? O tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Yen już jest? Jest, a jakże? Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują?
Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. Co planuje Jen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Na pewno ma jakieś powody. Co najmniej jeden. Coś sobie postanowiła i nie chce, żebyśmy przeszkadzali. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy, miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Tak jo, tak už jsme teda na Kaer Morhen. A mrzí mě to, ale budeme to tady muset teda ukončit, protože už to máme celkem dlouho. A budu rád teda za každou podporu, za každý lajky, komentáře, určitě dejte i odběr, jestli jste ještě nedali se zvonečkem, aby vám neunikly další moje tvorby. A u dalšího dílu teda zatím čau.